teraz suweren korzysta ze swojego prawa do podróżowania jako prawa danego przez Boga i podróżuje przez Słowację autobusem PKS-u, gdyby co. Teraz zmierzamy w kierunku Zwardonia. Tam gdzieś mamy 14 km do Zwardonia. Oczywiście jesteśmy na Słowacji, gdyby co. Co się ukrywać przed kimkolwiek, jak można podróżować. Wszystko w temacie. Już mam kupione czekolady dla dzieci, rachuneczki też, więc wszystko jest ok. Jedna osoba musi tylko wsiadać. Cały dzień takich pochmurny jest, słońca nie ma i tam mgła stoi, nie wiem czy będzie mgłę widać. Bielsko-Biała Katowice. Podróżowanie po Słowacji jest wspaniałe, a szczególnie kiedy się jedzie pomiędzy wzgórzami. Raz się zjeżdża, później się wjeżdża.
nie zwróciłbym uwagi, ale mi się wydawało, że jakieś coś tak Rzeczpospolita Polska w jakichś gwiazdkach na takim niebieskim tle, na jakimś znaku było. Ale jeszcze nie przekroczyliśmy granicy, bo to jest zwykły PKS. Ale widocznie ta droga już prowadzi do granicy polskiej. Teraz jedziemy na trójstyk granicy, dokładnie trzy granice są razem ze sobą połączone. Granica Czech, Słowacji i Polski. To właśnie tam jedziemy.